Siemanko, z tej strony Nexem, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać moje paczki z gwarantowanymi kartami Team of the Season. Było kilka walkoutów, było kilka kart sprzedawalnych z walkoutami, no a przede wszystkim Hanka trafiła rewelacyjną kartę. Wszystkie te paczki oczywiście otwieraliśmy podczas mojego sobotniego streama 12-godzinnego. Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy ze mną byli na tym streamie, ze mną się bawili, no było naprawdę fajnie. Pomijając ten kompletny wylew cebuli przy rozlosowywaniu nagrody głównej, było naprawdę spoko. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych streamach. Pamiętajcie, że w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19 widzimy się na moim Twitchu, no i oczywiście dodatkowo w niedzielę z Nexiomem. Ale dzisiaj niedzieli z Nexiomem nie ma, bo wczoraj była sobota. Wczoraj była niedziela z Nexiomem w sobotę. No tłumaczyłem wam już, to po prostu jestem na imprezie rodzinnej. W przyszłym tygodniu będzie. No, to kciuk w górę. Jak więcej pak openingów z Hanką, wiecie co robić. Lecimy! Zaczynamy, puściłem nagrywanie. Cztery paczki Team of the Season z gwarantowanymi kartami Team of the Season w środku. Mamy przygotowane z SBC trzy paczki z niewymiennymi graczami z dowolnej drużyny sezonu. Raz, dwa, trzy. I jeden jest oczywiście wymienny i mam nadzieję, że tutaj się coś trafi, że coś dobrego tutaj będzie, no a że przede wszystkim będzie jakiś walkout, tak więc... Zobaczmy, pierwsza paczka, raz, dwa, trzy, pyk, czy jest walkout? Nie ma walkoutu. Oczywiście wielka, wielka flara. To jest kill, nie, to jest Elia, to jest Elia. Aja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 j
budować, żeby powielać to wszystko cały czas, ale to jest naprawdę dobra karta. Ja pamiętam, że on w FIFA 13 jeszcze miał 5 gwiazdek sztuczek i to był naprawdę przekozacki zawodnik, ale Elia leci do klubu oczywiście. Kolejna paczka, piłkarz z drużyny sezonu z gwarancją niewymiennego, dowolnego piłkarza i uwaga! Elia to był bardzo dobry traf, jeżeli chodzi o statystyki, zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, proszę! Bez walkoutu! Jestem jak Lachu, Lachu też nic nie trafiał wczoraj. Perez, 87, to ja chyba trafiam na razie najniżej ocenione opcje, jakie są możliwe. Z drugiej strony, jeżeli się trafiają te słabe z tych niewymiennych, to jeszcze jakoś przełknę. Ale bardzo bym nie chciał, żeby się trafiło mi jakiś beznadziejny, jakiś totalny beznadziejny zawodnik z tych kart wymiennych, że tak to określę. Dobra, zróbmy sobie nosepacka teraz. Tyk. A, to się... O, jest walkout! Tak! Proszę, niech to będzie coś dobrego! Ogromna flara oczywiście. I kto to jest? To są Niemcy czy Belgia? Środkowe po... Nie, myślałem, że to na N'Golo, ale to jest Tielemans! Tak jest! Mamy to! Mamy to, jak zobaczyłem... Mój Boże, jak ja zobaczyłem Belgię, flagę Belgii i środkowego pomocnika, jak ja sobie pomyślałem, że ja trafię na N'Gola na 94, to myślałem, że umrę, ale Tielemans to jest rewelacyjna karta, gościu jest mojego rocznika, naprawdę Boże, go... Karta 88 Team of the Season jest w moim wieku, a ja sobie siedzę i robię sobie streama, jestem youtuberem i się dobrze bawię przede wszystkim, się dobrze bawię, ale moi drodzy, to jest legenda trybu kariery. To jest legenda trybu kariery, bo każdy, kto grał w tryb kariery, zdecydowanie zna tego zawodnika. Mamy pierwszy walkout. To jest sukces, to jest bez wątpienia sukces, tak więc wysyłamy go sobie do klubu. Wiecie co? Mam pomysł. Co wy na to, żebym zawołał Hankę? I żeby ona otworzyła tą ostatnią paczkę z gwarancją wymiennego złotego piłkarza z dowolnej drużyny. I opa! Ale, dobra, więc tak. Na razie poczekamy chwilę. Możesz pomachać do kamerki i się przywitać ze wszystkim, powiedzieć cześć. Cześć. Bo teraz nas widzą na żywo, nie? Patrz, widzisz? Tu jesteśmy my, widzisz? Widzę. Pomachaj. Siema, powiedz cześć, dzień dobry, witam wszystkich. No co? Dawaj, mów. Nie ma co się wstydzić, oni przecież cię bardzo lubią. Patrz, widzisz, wszyscy się cieszą. Cześć Hania, widzisz, piszą, siema Hanka. Widzisz? To do ciebie się cieszą, tak. Naprawdę? Naprawdę, oni ciebie bardzo lubią. Zaczynamy. Moja droga, naciskasz tylko i wyłącznie A. Tylko i wyłącznie. I jesteśmy gotowi. Zamykamy oczy, czy nie, jak otworzymy? Zamykamy jak wolno. Dobra, no to otwieraj. Raz, dwa, trzy. Dobra.
Patrz, tak jest! Rewelacja! Ani to jest rewelacyjna karta, piątka, trafiła się, super! Dałaś radę i jest walkout, no, mamy drugi walkout, piękna sprawa, piąteczka. To jest? To piątka szufa strzała. Podaję. Super, patrz, takiego zawodnika trafiłaś, podoba ci się taka karta, fajna jest? No prawie, że tak. Rewelacja! Błagam, niech coś będzie. Tu jest wymienny, tu jest dwóch niewymiennych, zaczynamy od niewymiennych. Nie patrzę. A, słyszę. A, co to jest? Ajajajajajajajajaj. No nie najlepiej. Jest kolejny Team of the Season, ale oczywiście no nie jest to walkout, nie? No dobra, będzie kogo dawać do paczek, nie? Będzie kogo dawać do paczek. Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. Jest! Tak jest, jest walkout, proszę! Proszę, niech to będzie ktoś dobry. Dobra, i kto to jest? Hiszpania, szybko. Ander Herrera! Tak jest! To jest rewelacyjna karta! Wow! Wow! To jest kozacka karta i ja chyba będę nim grał normalnie w składzie, bo ja u siebie w składzie mam Kevina De Bruyne'a sobie kupiłem 88, ale ja chyba w takim razie będę tam używał Andera Herrery. Ander Herrera jest lepszy w każdym możliwej, chyba od swojej normalnej wersji, a od Kevina De Bruyne'a też jest lepszy pod każdym możliwym względem. Rewelacja! Rewelacja, jestem mega zadowolony, to jest naprawdę traf, który mi się mega przyda i mój normalny skład jest w tym momencie oceniony na 185, to jest kurde aż tak nadzwyczaj dobrze. Dobra, czas na tą ostatnią paczkę, w której mamy, pamiętajmy, tego wymiennego zawodnika, więc czekajmy, wymienny. Czy ten wymienny okaże się dla nas szczęśliwy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to jest dobre pytanie. Dobra, zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Nie! No cóż. Hiszpańskie nie, no, hiszpańskie tempo. Dobra, mniejsza z tym, otwieram. Co będzie? O, jest walkout! Tak! Tak! Proszę! I? Portugalia! Nie! Kurwa, nie! To nie Ronaldo, nie! Nie! Dobra, elo, ja spadam w gościu, widzę, że boli sobie. Dobra, chodź, zagramy sobie w mecz. O, już! Pizzi! Pizzi się nazywa ziomek, 89 overalla z Benfiki. A statystyki naprawdę fajne, do tego 4x4, ale jak zobaczyłem flagi Portugalii, stary, przysięgam ci, że otworzę sobie tą jedną paczkę, za monety sobie ją otworzę po prostu, żeby była tylko, bo bez walkoutu nic nie ma w środku, ale jest nawet jakaś większa flara, więc spokojnie. O, Laporte i on się nam przyda, bo jest nam potrzebny wysoki overall do robienia SBC i na dobrą sprawę głównie właśnie w takim celu otworzyłem tę paczkę, żeby mieć właśnie karty o wysokim overallu. Kolejne dwie paczki z piłkarzami z drużyny sezonu, po raz kolejny niewymienny, po raz kolejny wymienny jeden, więc zacznijmy tym razem od tego niewymiennego. Raz, dwa, trzy, jest walkout rewelacyjnie, pytanie kto to będzie, kto to będzie? Oczywiście ogromna flara, jak żeby inaczej, i kto to będzie? Hiszpania? SPO? On ma walkout? What the fuck? Kto to jest? Znaczy kto... On ma walkout? Co to jest? Co tu się dzieje? I teraz czas na tą paczkę, na którą wszyscy czekali. Tak więc pyk! Poszła, otworzyła się. No nie! Dlaczego znowu trafiamy tego sprzedawalnego bez walkoutu? Ała! Co?
Jakiego by za darmo nie wzięli na rynku? Za darmo jakby był na tym rynku transferowym, to by go nikt nie kupił. Jest tak słabo oceniony jak na Totsa. No mój Boże, toż to ja Javiego Martineza kupowałem za 5 tysięcy, a on ma taką samą ocenę ogólną. No to jego nikt nie weźmie, no bo po co? Toc 85 overall, no jak to jest w ogóle możliwe? Kolejna paka zrobiona, tym razem tylko i wyłącznie wymienny jeden zawodnik. Tak więc zobaczmy, czy będzie walkout. No nie! Dlaczego w tych niewymiennych trafiam walkout za walkoutem, a w tych wymiennych trafiłem tylko jeden, czy tam dwa w sumie, nawet nie wiem, no ale kurde! Ach. Toc leci za Tocem, ale to... Dajcie spokój. I paczka za 125 tysięcy kupiona za Iwa Pońcy. Tak w sumie zastanawiam się, czego ja tutaj oczekiwałem. Czy ja oczekiwałem tutaj niebieskiej flary i Toca w środku? Czy ja tutaj oczekiwałem jakiegoś Cristiano Ronaldo? Czy ja tutaj oczekiwałem kogokolwiek? No właśnie, kogo ja się próbuję oszukać? Za to jest bardzo dużo tych 83, więc będzie można sobie zrobić SBC. Zaczynamy, to jest ostatnie losowanie, ostatniej nagrody i zobaczymy. 3, 2, 1. Lecimy. Rozkręcamy. Rozkręcamy tylko o fortuny, niech się kręci, niech leci. I spójrzmy, kogo tym razem wylosuje. Są to subskrybenci. Tuż obok byli zarówno donatorzy, jak i wszyscy, ale tutaj w tej ostatniej nagrodzie biorą udział subskrybenci. I od 1 do 27 losujemy, moi drodzy. I zaczynamy. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Bęk. 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Największa paczka, bez wątpienia najważniejsza. Moi drodzy, w tym momencie czas jest ją otworzyć. To jest ostatnia paczka i zarazem ostatnie momenty tego streama, tak więc zaczynamy. Bez zbędnego przedłużania. Rozpoczynamy, otwieramy ostatnią. A ostatnią paczką i zarazem nagrodą główną jest piłka z autografem Roberta Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego i oczywiście do tego zestaw klawiatury i myszki bezprzewodowej od firmy Trust Gaming. To jest nagroda główna na dzisiejszym livestreamie. Gratuluję bardzo serdecznie, gratuluję wygranej.